Ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja, odwiedził Lwów. Szef największego w Polsce katolickiego media koncernu, do którego należą nie tylko sieć Radia Maryja, ale także katolicka telewizja Trwam, przybył z dziennikarzami, aby zrobić relacje o prowadzonych przez Kościół katolicki we Lwowie akcjach pomocy dla ludzi cierpiących z powodu wojny. Aby opowiedzieć w swoich media o tym, jak cierpią ludzie z powodu wojny, mianowicie o tych, którzy z powodu wojny zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów i znaleźli schronienie we Lwowie. Ojciec Tadeusz Rydzyk na własne oczy zobaczył, jak się wiedzie uchodźcom w schroniskach prowadzonych przez katolickie parafie Lwowa. Podczas wizyty we Lwowie Tadeusz Rydzyk wraz z zespołem dziennikarzy odwiedził Centrum Uchodźców w klasztorze benedyktynów we wsi Solonka pod Lwowem, a także działający przy parafii św. Jana Pawła II w Sokolnikach Centrum dla Uchodźców oraz parafię św. Michała Archanioła na Sychowie, gdzie także przyjmują uchodźców, mianowicie rodziny, którzy uciekali przed wojną ze wschodu i południa kraju.